Okrążyliśmy statek. Po drugiej stronie kosmita, kuląc, próbował się skryć pod pojazdem. Dostrzegłszy nas, zaczął szczekać rozpaczliwie i zajadle. Rzucił się do ucieczki, lecz poskoczyłem i złapałem go. Ten tak był wynędzniały i chudy, że padł na ziemię i zajęczał. Panoczku, panoczku, adyś zlitujcie się, adyś zaniechajcie, adyś ostawcie. Panie, kosmito, rzekłem, o co wam idzie? Dlaczego chowacie się przed nami? Na dźwięk słowa kosmita ujadanie ze statku rozpoczęło się z podwójną siłą, a obcy pobladł jak chusta. A zlitujcie się, panie. Adyjanie kosmita, ostawcie. Przyjacielu, powiedziałem, o co chodzi? Nie chcemy wyrządzić wam szkody. Mamy jak najlepsze intencje. Przyjaciel, krzyknął kosmita przerażony. Najlepsze intencje, wrzasnął. Adymy nie kosmici, adymy psy. Psy jesteśmy. Hał, hał. Ja za tydzień robię tutaj wykład. Nie chcemy, nie ma co się bać. On jest bardzo przyjazny. Ale co pan... O nie! No już też miał kaloszy. Tak, pies jest kosmitą. Tak, odpowiedź pana brzmiała, że jest kosmitą. A wcale nie interesuje się tematem psów i kosmitów od tygodnia tylko. Kosmitami interesuję się od dłuższego czasu. Moją relację z nimi i ewentualny kontakt zawsze wyobrażałem sobie poprzez pryzmat fragmentu Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, w którym Józio i Miętus spotykają chłopów zachowujących się jak psy i twierdzących, że nie są ludźmi, lecz psami. W taki sposób postrzegałem swój dialog z obcymi. W zestawieniu z wyższymi istotami to ja stawałem się psem. 25 września moja koleżanka Susan podzieliła się ze mną sensacyjną wiadomością. Widziała kosmitę. Pomimo wielkich emocji udało jej się zrobić zdjęcie. Dogłębna analiza tego dowodu doprowadziła do zaskakujących spostrzeżeń. Obca istota, którą uwieczniła na fotografii, okazała się mieć kształt głowy psa. W konsekwencji takiego odkrycia cały mój system wartości legł w gruzach. Skoro kosmici są psami, to moja hierarchia nie ma sensu. Jeżeli to oni są psami, to kim jestem ja w takiej sytuacji? Czy wszystkie istoty są psami? I tutaj widzimy na slajdzie screen wiadomości, którą dostałem od Susan 25 września, na której pisze, że widziała UFO i pokazuje zdjęcie, które udało jej się zrobić, pomimo wielkich emocji. I co się stanie, jak zbliżymy na to zdjęcie? Mamy tutaj głowę psa z profilu. Strasznie mnie to zaciekawiło, że ja bardzo dużo wtedy myślałem, dokładnie w tamtym momencie, o tym fragmencie Ferdydurkę, który jest parafrazowany, powiedziałem na samym początku o tym, że oni... Ja po prostu się czułem jak pies, jak myślałem o kosmitach i nawet nie wiedziałem, co ja bym powiedział, jakby nawet te moje marzenia się spełniły i by ci kosmici wylądowali, to ja bym nie wiedział w ogóle, co się odezwać, bo bym był na takiej zasadzie, żebym powiedział, jestem psem, nie zostawcie mnie w spokoju. No i dziwny fakt traf, że wysyłam zdjęcie i tam jest głowa psa. Wszystko jakby się odwróciło i to nagle oni są psami i w ogóle o co chodzi. No i mógłby to być jakiś po prostu zwykły zbieg okoliczności czy cokolwiek, ale kilka dni później oglądałem, zresztą pokażę co oglądałem. Gwiazdy świecą, gwiazdy błyszczą. Kto zobaczy dziś tę pierwszą? Co za piękna noc z niebem pełnym gwiazd. A świeci mocniej niż wszystkie inne. To jest Syriusz. Gdybyś kiedyś zgubił się w lesie, zawsze szukaj na niebie Syriusza. Mówią o nim psia gwiazda. Jest niebieska, tak jak Sawcio. Mógłbyś więc kochanie nazwać ją gwiazdą Sawcia. No więc tak, dowiedziałem się z bajki Franklin o istnieniu gwiazdy, psiej gwiazdy, którą można alternatywnie też nazywać gwiazdą Sapcia. No i dziwna rzecz, bo ja teraz pokażę następną rzecz. To jest ta gwiazda. To jest i ona jest kluczową gwiazdą w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Nie miałem pojęcia w ogóle, że taki gwiazdozbiór istnieje. Okazało się, że istnieje.
I też mogłem pomyśleć, że o kurczę, no tam w zbiegu okoliczności czy cokolwiek, tak się układa, że jest taki gwiazdozbiór, ale jeżeli już taki jest gwiazdozbiór i są kosmici, a okazuje się, że Syriusz jest drugą co do kolejności najbliższą gwiazdą od Układu Słonecznego. Poprzednim razem mówiłem, że to jest najbliższa, ale zostałem poprawiony. Więc jest ten. Ale sugestia jest taka, że po drodze by zahaczyli o tą bliższą i potem do Układu Słonecznego. No ale no, mógłby być to przypadek tylko. Tutaj mamy zdjęcie satelitarne miejsca, w którym zrobione to zdjęcie. Bardzo ciekawy sposób. Gwiazdozbiór Wielkiego Psa wpisuje się w topografię tego miasteczka pod Warszawą. Tutaj jest Syriusz, najjaśniejsza gwiazda. Zdjęcie kosmita na zdjęciu był mniej więcej w tym miejscu obecny. Zdjęcie było zrobione stąd, w tą stronę. Tutaj jest miejsce, w którym jakby ten kosmita się znajdował, realnie. I jeszcze tutaj puszczę taką rzecz. Tutaj jest zbliżenie na to miejsce z wizualizacją obecności psa kosmity w tym miejscu. Tutaj widzimy pies kosmita. I tutaj się oddalamy tak jak w kierunku, w którym było zrobione zdjęcie. Tak. Teraz jest następna rzecz. Jeżeli już mamy ten gwiazdozbiór, jakby kosmita nie do końca musi przecież odpowiadać anatomicznej budowie psa ziemskiego. I uznałem, że układ tego gwiazdozbioru jest na tyle dziwnym jakimś ułożeniem kości czy czegokolwiek tych linii, które prowadzą, że po prostu zrobiłem taki, dopasowałem jakby wygląd, kształt tego psa do kształtu gwiazdozbioru. Bardzo kontrowersyjny jest ten ogon i ludzie bardzo właśnie jakoś emocjonalnie reagują na umiejscowienie jego. Czego ja nie wiem, no zresztą zobaczcie sami, jak to idealnie się wpasowuje to. Tutaj mamy Syriusza, a tutaj pozostałe gwiazdy z gwiazdozbioru. No i tak, to bardzo mnie zaciekawiło faktycznie, że ten gwiazdozbiór się tak bardzo dobrze wpisuje w topografię tego miejsca, więc uznałem, że obowiązkowym jest po prostu zbadać to na miejscu i zobaczyć, jak tam wygląda. Czego nie powiedziałem jeszcze o Susan, koleżance mojej, która zrobiła to zdjęcie, a przecież mówiłem, że ma psa, bo pies czekał na tą postać, stąd ona jakby zauważyła ją. No i wybraliśmy się na spacer z jej psem i to jest zachowanie... To jest miejsce, w którym było dokładnie zrobione to zdjęcie. Jak w momencie, kiedy on wkroczył tam, jak on zaczął się zachowywać? On na co dzień jest ostoją spokoju. Tylko wkroczyliśmy w przestrzeń tego miejsca i nagle zaczął wariować. Tutaj jest to miejsce. Jeszcze zaraz powiem o tym miejscu dokładnie. Ja myślę, że on jakby czuje więcej niż my. Patrz, ale to musiało być w tym miejscu dokładnie. W sensie, bo zobacz, jakby tam z profilu jest ta postać, co nie? I idzie jakby w poprzek, tak. Czyli idzie jakby, kieruje się w tą stronę. Dokładnie. W stronę tych budynków. Co to są za budynki? To są budynki, stare pozostałości po fabryce, nie wiem dokładnie czego nawet. Susan twierdzi, że to jest stara fabryka szczepionek, co jest o tyle jeszcze ciekawsze w obecnej sytuacji, ale jeszcze się w to nie zagłębiałem. Jeszcze planuję wrócić do tego miejsca, bo nie miałem go możliwości zeksplorować w 100%. No i co jest osobliwą rzeczą dla tego miejsca, że jest tam bardzo dużo psów. Tylko wyszliśmy i wszędzie tam po prostu psy chodzą. Jest to możliwe rzeczą taką, że generalnie ludzie z psami łażą, ale... Nie, w ręce pani psa. No domyślam się.
właśnie tropimy. W nocy taki dziwny kształt w oddali. Nie wiadomo co to. Trochę kształt takiego ducha. Ten kształt miał kształt głowy psa właśnie. Takiego jak pani ma. To jest, jaki to jest gatunek? Owczarek. No właśnie. Właśnie ja o takim myślałem. Czy pani jakby... Proszę zobaczyć. ...pilnuje swojego psa? No pewnie. Ale nie wie na przykład pani... Ale o... może być Bora. Ta co poszła. Tak? Czasami wieczorem Marek chodzi właśnie. Tak? Tak. I puszcza ją wolno. Wow. No to jest ciekawe, to jest ciekawy fakt. Ale na przykład... ale czy jakieś takie zjawiska, jakieś paranormalne, jakieś dziwne się dzieją tutaj w okolicy? Pani nic nie wie o tym, bo właśnie mnie to interesuje trochę i tak się rozgląda. Nie, paranormalne nie, myślę, że to był owczarek i to tamten co poszedł. Tamten co poszedł? To musimy go gonić. To już będzie wracać. Dobra, dziękuję bardzo. Na razie. I ten ochroniarz i tak, no przyrodzony, nie. Czyli rzeczywiście jakąś natychmiastową reakcją tych ludzi na moje pytania jest zaprzeczenie i wykluczenie, że nic się nie dzieje. Co, kontrast mam taki, że co dalej przejdę jeszcze, ale no idąc dalej. Tutaj możemy się już domyślić, co to jest za pies. To jest ten pies, na którego od razu tamta pani zwaliła winę, że to jest na pewno ten. Szczęśliwie spotkaliśmy go zaraz potem. Czy to jest ten pies, o którym tamtym pani mówiła? Dzień dobry. A jakieś ktoś się kłócić zaczął. Przepraszam bardzo. Czy pani pies to jest rasa, to jest owczarek niemiecki? Bardzo ładny. Nie, ja tak tylko sobie tutaj kręcę właśnie różne psy, co tutaj są w okolicy, bo jakoś tutaj bardzo właśnie są ciekawe relacje psowe, ja bym tak powiedział. A czy takie mam pytanie, czy jakoś pani obserwuje swojego psa na przykład jakieś paranormalne jakieś sytuacje? Bo ja głupio w ogóle mówić jest to trochę. No ale ja jestem na tropie tak trochę. Kosmity psa. I właśnie o dziwo, bo nie wiem czy pani wie, jest gwiazdozbiór wielkiego psa. Na którym jakby czoło gwiazdo w tym gwiazdozbiorze jest Syriusz, który jest najjaśniejszą gwiazdą na niebie we wszystkich trzech światach praktycznie. No i takim zdjęciem dysponuję, którym właśnie jest dziwna postać. Zrobiona dokładnie jakby tutaj, niedaleko tam, przy tych starych budynkach. No i na tym zdjęciu właśnie jest głowa taka, jak świecąca jakaś postać, która ma właśnie kształt głowy psa i dokładnie owczarka niemieckiego. Więc stąd moje pytanie właśnie, czy może pani u swojego psa zaobserwowała jakieś nerwowe, bo on na przykład na mnie nerwowo zareagował i zaczęła mnie szczekać. Inaczej zachowuje ze mną, a inaczej z mężem. Mężem spokojniejsza, mnie po prostu broni. A takie pytanie mam, czyli jakby cały czas nigdzie... po prostu w obronie tak reaguje. Czyli jakby pani wyklucza jakikolwiek związek z kosmitami? No, na pewno. Nie, no, bardzo pani jakoś zbagatelizowała to, że na pewno nie, no to jakby... Znaczy, no nie brałam tego pod uwagę, no. Taką no to, tak. No to ja tylko tak mówię, niech może pani coś zacznie zaobserwuje, na przykład ciekawego, to tak, może się spotkamy jeszcze kiedyś przy okazji jakiegoś spaceru i się wtedy spytam. Dziękuję bardzo.
jeśli pani może dać. To dziękuję za informację, to pewnie będę przekazywać. Jak go spuściła w ogóle z tej smyczy ta pani? Jakby trochę, ja bym się czuł przestraszony, jakby tak na mnie zaczął szczekać. Ale to się ukrywa. Ja ci powiem w 100%. Ja trochę czuję się winny, że wtedy nie pociągnąłem tego i nie zadałem bardziej konkretnych pytań, bo trochę taki wyszedłem z tamtej wyprawy, no taki zawiedziony, że nie do końca odkryłem wszystkiego, bo czułem, że coś jest rzeczywiście na rzeczy, bo reakcja ludzi była taka, że za bardzo właśnie tak zaprzeczali od razu, nie dopuszczali w ogóle tej sytuacji możliwości do w ogóle do siebie, co z kolei inaczej zupełnie było, gdy odwiedziłem przestrzeń tutaj tego placu. Bo uznałem, że rzeczywiście skoro tutaj już jesteśmy, to tutaj też psy są, więc mogę też tutaj przeprowadzić jakieś badanie i zorientować się, jak tutaj sytuacja wygląda. Przyszedłem zobaczyć, czy ktoś przyjdzie z psem i się zapytać. Pierwsza odpowiedź, jaką dostałem, to była... To jest dobre miejsce, bo zwykle żadnych innych psów się nie spotyka. No, średnio psy właśnie były tutaj i średnio mogłem znaleźć jakiegoś psa. Ale... Przepraszam, zaraz przy wejściu, tam chodzimy przez dziurę w żywą płocie. Tak. I ewentualnie to jest... Przy tym ten pomnik tutaj jest. No tak, potem chodzimy na pomnik, idziemy tam i tam gdzieś wychodzimy. Na królewskie. Tak, czyli jakby się porusza tutaj po tej linii, tak. Tak, dokładnie. Czasami po drzewa. Ale nie tutaj, nie w głąb tutaj. No nie, chodzi po drzewo, ale w momencie jest bardziej. No chodź. Czyli tak, pan tutaj wymienił, jakby właśnie mnie ciekawiło, czy są jakieś linie, po których te psy się poruszają, które ja mogłem uporządkować i zobaczyć, czy one się układają w pewien kształt. I pan tutaj wymienił pomnik tamten i kieruje w linii w kierunku jakby tęczy, ale też zwrócił uwagę na drzewa, że drzewa są takimi miejscami kluczowymi dla tego placu, w których te psy się kierują. Czekałem długo i czekałem, aż ktoś inny przyjdzie i no, średnio ktoś chciał się pojawić z psem, żebym mógł z nim porozmawiać, aż dziwna sytuacja, spotkałem mojego... O kurczę, Piotrek! No właśnie. Siema, co tutaj robisz? No. Przychodzisz sobie z nami, co? Tak. O rany, ale wiesz co ja tutaj robię? A mogę coś nagrać, tak? Tak. Nie pójdziesz kazać to? Nie. Wiesz co? Tak, proszę. Bo wiesz co, bo ja tutaj kręcę jakby materiał o... Trochę, tylko jakby poważnie to potraktuj. A czy byś jakiś, na przykład myślał, że są jakieś związki pomiędzy kosmitami a psami? Ja tutaj nie obserwuję, bo to coś może być. Tak? Szara wczoraj powiedziała słowo po polsku. Jakie? Jak? Jeżeli mówiła pan nie jest Michał, to bardziej się, a jak? Tak, właśnie jest takie znakiem zapytania. Jak to jest być człowiekiem chyba? O, albo kosmitą. Właśnie ona wie, jak jest być kosmitą. Tak mi się wydaje. Co? Jesteś kosmitą? No? Jezu! Zupełnie inaczej jakby sytuacja się przedstawiła, bo tutaj osoba jakby... Piotr w ogóle nie wiedział, co ja tutaj robię tak naprawdę, przy tej przypadkowo, co się dobrze złożyło. Jest już tutaj obecny, nie wiem, czy może chciałbyś coś powiedzieć, coś dodać? Nie. Ale to daleko tam już. Ale no. I jak Szara odpowiedziała na to pytanie, czy jest psem, od razu podała łapę. Dalej zaraz zauważyła innego pieska i poszliśmy się przywitać z nim. Co, kosmita czy nie kosmita? No, na razie próbujemy to ustalić. Czy wy macie na przykład jakieś... na przykład swoje spostrzeżenia, czy nie? Na temat podobieństwa psów
pytaniu. I tak, tak, no na przykład. Znaczy nas zaskoczyłem w tym pytaniu. Tak? Mnie nie. Bo... Nie zaskoczyłem. Nie. Zobaczymy, bo nie wiem, jak on reaguje czasem. Olety. Tak, no, super. Kosmita, kosmite pozna, według mnie. Bo rzadko reaguje dobrze, tak? O, bo posłuchajcie, ustaliliśmy tak, że Szara jest kosmitką. To znaczy, że jeżeli on dobrze zareagował na nią, to znaczy, że ja podejrzewam, że on też jest kosmitą. Czyli tak, dwa psy od razu już kosmici, potwierdzone. Jakby to są konkretne nagrania. Czyli zupełnie tak. No i dalej zaistniała bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Co zresztą zobaczcie sami. Stawiliśmy tutaj na chwilę Szarą bez opieki i zobaczcie, co zrobiła. Ziemia rozkopana. Ona dumna z tego, co zrobiła. A co zrobiła? Niczym te osławione kręgi w zbożu, to ona tutaj na placu Małachowskiego zrobiła krąg w trawie. Nie wiem, chyba jednoznaczny dość jest wniosek, że o, i znowu. Chyba chcę zwrócić tutaj uwagę kosmitów. Będziemy musieli to chyba to jakoś zabezpieczyć, żeby ludzie jakby, żeby tego jakoś nie naruszyć, bo to jest jakiś, no, dość konkretny dowód. I tak, zabezpieczyliśmy to i zaznaczyliśmy. Jest tam folią taką, już jest ciemno, więc nie widać, ale jest tam folią, taśmą taką ostrzegawczą, te koło, krąg w trawie, który wydeptała Szara, zaznaczony. No i o co chodzi z tym kręgiem? No, ja mam jedną teorię, którą wizualizację po prostu zrobiłem. Jak to, do czego taki krąg w trawie może służyć? Tutaj jest krąg w trawie. To jest, według mnie, to jest trochę nie do końca, dość, może śmiała teoria, ale według mnie jest to lądowisko dla po prostu statku kosmicznego. Takiego idealnie okrągłego, który się wpisuje w kształt tego kręgu. No i dalej przechodząc, tutaj mamy już jakby, jak mam nadzieję, że pamiętacie tam, pan tutaj wypowiadał się, że wskazując pomnik i drzewa, i też, że kieruje się w linii od pomnika do tęczy pies. I tutaj jakby jest zdjęcie, na którym Szara jakby jest tam z Piotrkiem i z Martą. Te dziewczyny mają razem z psem swoim, który tutaj czegoś szukał, bardzo, bardzo namiętnie szukał czegoś tutaj w trawie. I ja zaznaczyłem te kluczowe miejsca kolorami. Bo jeszcze jest inną rzeczą, że od razu też jak tam dziewczynami gadałem na początku, to ich pies od razu podszedł tutaj na schody. I wszystkie psy też się właśnie kierują tutaj od razu do głównego wejścia, inne, które widziałem. Tak samo drzewa tutaj, ta kolumna, do której najwięcej właśnie, bardziej podchodzą do tej, niż do tamtej. I tak, i co, w jaki kształt się układają te punkty? Te tutaj dodałem tak orientacyjnie, ale te pozostałe tworzą wszystkie razem kształt gwiazdozbioru Wielkiego Psa. Nie wiem czemu, to jest bardzo podejrzane i chyba zostawiam to do własnego jakiegoś interpretacji, mam nadzieję jakiejś pozytywnej na temat tego, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy nie. To by było tyle. Chyba, że ktoś ma jakieś pytania, to ja z chęcią się ośmieszę publicznie jeszcze. Albo nie.